Bo mamy troszeczkę książeczek różnych, tak żeby w Wielkim Poście je przerobić i zapoznać się. Co byś szczególnie poleciła dzieciom w swoim wieku? Okej, okay, pokaż bliska. Jak się nazywa ta książeczka? O czym jest głównie? O Jezusie. Co ci się najbardziej podoba w tej książeczce? Wszystko. Wszystko? Rysunki ci się podobają? Tak. A same historie? Tak. Wielkanocna historia, już nam się sprawdziło w zeszłym roku, kawalerka miała 4,5. Natomiast myślę, że spokojnie i 3-latki zainteresowane książeczkami znajdą tutaj zainteresowanie. Sceny ukrzyżowania, biczowania. Jest wszystko tak, takim językiem bardzo dziecięcym, w kilku zdaniach wytłumaczone. Jest cała historia od wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy po wniebowstąpienie. W zeszłym roku chyba kilka razy to czytaliśmy, tak nam się podobało. Tak? Tak, tak. Kilka razy. Okej, okay, co jeszcze? A, to była ta druga pozycja, tak? Co najbardziej się podobała. Ale duży format. To jest nowość w tym roku. Czekaj, kupiliśmy. Zobaczmy tytuł, żeby wszyscy mogli zobaczyć. Okej. Okay. W tym roku kupiliśmy. Tutaj jest całe życie Pana Jezusa. Natomiast jeśli chodzi o taki kontekst wielkanocny. Poczekaj, Aurusku, przejdziemy już na koniec tutaj. Jest, wiesz, od wieczerzy. Od ostatniej wieczerzy. O, to jest ostatnia wieczerza. Krótkie teksty, dużo do wyszukania dla mniejszych dzieci. Także to zainteresowało nawet naszego Gabusia, który raczej woli samochody i czyli ciągi. Czyli niecałe 3 lata. Niecałe 3 lata. Ale to też trzeba czytać. Tak, w dymkach też czytamy, a tu jest historia. Bardzo ładnie opisana. Tak, jest modlitwa Pana Jezusa w Obrońcu i pojmanie. I potem droga ukrzyżowania, też tak bardzo przystępnie jak na dzieci przedstawiona. Trochę te postacie mają, tutaj jest ukrzyżowanie, jest cała droga Pana Jezusa. A, jest też Golgota. Golgotę, tak. I Maryja. Maryja pod krzyżem. A kto tam jest? Dlaczego są trzy krzyże, Aureku? Kto tam jest? To jest dobry i zły i jest. No i scena zmartwychwstania. Aż do Ducha Świętego, tak, to wysłanie Ducha Świętego. To nawet dla mniejszych dzieci jest bardzo ciekawa książeczka. I co jeszcze, Aurelkusz? No to jest nasz hit w ogóle. Moje pierwsze opowieści biblijne. Tak, to już wiele dzieci się zaraziło tym. Tak. Może wcześniejsze Biblie nie chciały, to ta pozycja robiła rewolucję. Kupiliśmy już w Adwencie i 2 tygodnie temu skończyliśmy całą Biblię. Aureka jest tak zafascynowana. Ja się osobiście zastanawiałam, co tu jest takiego porywającego. No, króciutkie opisy, treściwe, więc to na pewno przytrzyma uwagę dzieci. Obrazki jak z komiksów, więc też na poziomie 4-6-latka myślę, że to jest naprawdę interesujące. No, Aurelka co chwilę przychodziła, chciała czytać. Jak robimy nasze rozważania, to przychodzi ze swoją Biblią, tak? I szukamy tej sceny właśnie w tej Biblii, w tej książeczce obrazkowej. Także jest to cała męka Pana Jezusa ukrzyżowania. Myślę, że dość wyraziste jak dla dzieci, no ale nie ma zbyt drastycznych z kolei też scen, więc spokojnie się okay, nadaje. Super. Co dalej? Którą dalej opiszemy, Aurnia? Tom, to może ty powiesz, co to jest? No dwa słowa chociaż. Dwa słowa. Okay. Dlaczego Tom wybraliśmy? Bo tu są? Trzeba znać różnicę. Tu jest mała, tu większa. Tu nie ma zębów, tu są zęby. Aha, czyli obrazki na różnicę. Co jeszcze? Jakie jeszcze zabawy różne, są? Tak? I trzeba znaleźć, jakie pieczątka tu są. Mhm, i są, tak, różne zadania. Od Starego do Nowego Testamentu. Jest, jakie to zwierzę trzeba zgadnąć. Jakie to zwierzę? Papuga. Dobrze. I są też zadania na wielkanocne, tak? Na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zadania. Od wjazdu Pana Jezusa
do Jerozolimy. Jest tekst krótki i są zadania. Potem mamy ostatnią wieczerzę. I tutaj już męka i śmierć. I też i na końcu się... jest zmartwychwstanie, prawda, Aurelkuś? Też jest ładnie. I patrzcie, trzeba tutaj znaleźć te same tu. Naklejki, tak? Trzeba te same naklejki i ustawić, gdzie są w tym samym miejscu, ale można tu. Gniazdko tu. I można sobie... Czyli dowolnie. A my robimy tutaj naklejki, prawda, Aurelko? Tak, ale myślę, trzeba, że dużo dzieci lubi ale naklejki. Trzeba tu położyć tą płaczącą tu, albo też tu. A ta płacząca jak ma na imię? Maria Magdalena. Maria Magdalena. A dlaczego płakała? Bo nie ma Jezusa. Myślała, że go zabrali, nie? A on z mancej stał. Amen. Dobrze. To co nam zostało, Auruś? To... To jeszcze nie czytaliśmy tutaj, ale z tej książeczki to w zeszłym roku dużo też korzystaliśmy, prawda? Z księdza Jana Twardowskiego. I są w ciekawy sposób, naprawdę interesujący, opisane wszystkie kotki. Obyczaje związane z Wielką kotki. Nocą. Kotki. No kotki, bazie, tak. Wszelkie obyczaje. O tutaj jest od środy popielcowej cały Wielki Post. Aż do święcenia pokarmów, zmartwychwstania, baziek, palemek i wszelkich innych tutaj obyczajów. Takim lekkim. Rysunki już troszeczkę mniej może. Co? Wciągające. Rysunki same, co? Rysunki mniej wciągające, ale no w zeszłym roku udało nam się całą przeczytać i z zaciekawieniem Aurelka słuchała, więc myślę, że... I ostatnia pozycja. I ostatnia pozycja. To jest seria dwóch części opowieści biblijnej. Jest Stary Testament i Nowy Testament. Tutaj też jakby ktoś chciał, jest pokazana scena od wjazdu do Jerozolimy po zesłanie Ducha Świętego, więc też ładne z kolei. Tutaj są bardzo kolorowe obrazki, na których dziecko myślę skupi swoją uwagę. Ostatnia wieczerza. Okej. Okay. Aurelko, co będziesz życzyła? Co życzysz wszystkim dzieciom z tymi książkami? Co byś mogła życzyć im? Żeby co? Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Słyszałyście, dzieciaczki. Pa, pa. Pa.